Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi. Protest i czerwona kartka dla dyrektor pogotowia. Od początku koronawirusa nie mam kontaktu z panią dyrektor. Majówka nie zwalnia z kwarantanny. Unikać kontaktów z osobami zakażonymi albo potencjalnie zakażonymi. Nie ma porozumienia między związkowcami z pogotowia ratunkowego w Legnicy, a dyrekcją. Przed siedzibę pogotowia przyszli pracownicy dyspozytorzy, pielęgniarki, by sprzeciwić się temu, jak są traktowani i powalczyć o premię za ich ciężką pracę w dobie epidemii. Protest przed siedzibą pogotowia to, jak napisali ratownicy, przejaw ich frustracji za brak zaangażowania, codziennego wsparcia czy za pozostawienie ratowników samym sobie na początku walki z koronawirusem. Adresatem zarzutów jest dyrektor pogotowia Joanna Bronowicka. Ratownicy oczekiwali dodatku finansowego za czas pracy podczas epidemii. Uważamy, że wkład i zaangażowanie każdego człowieka pracującego obecnie w pogotowiu ratunkowym w Legnicy i nie tylko w Legnicy, zwiększony ciężar psychiczny i fizyczny, świadomość odpowiedzialności za życie i zdrowie każdego pacjenta oraz świadomość narażenia bliskich winna być choć w pewnym stopniu zrekompensowana oczekiwanym wsparciem finansowym. Oczekiwania pracowników, jak również związków zawodowych, to było 500 zł netto dla każdego pracownika. Od początku koronawirusa nie mamy kontaktu z panią dyrektor. Żadnego dobrego słowa. No i w ogóle nie wiem, co dalej robić. To jest takie spotkanie rozpaczy dla nas. Myślimy, że może coś się w tym momencie się zmieni. Chcielibyśmy bardzo. Niestety, jak twierdzi dyrektor pogotowia, dodatki będą, ale znacznie niższe. No takich możliwości my jako pogotowie nie mamy, więc za miesiąc w kwietniu zostanie wypłacony dodatek w takiej wysokości, jak zaproponowała dyrekcja, czyli od 320 zł brutto do 420 zł brutto. Czyli na przykład, biorąc pod uwagę wszystkich pracowników, to by było 320 zł brutto. Sami pracownicy medyczni to było 420 zł brutto. Zdaję sobie sprawę, że te dodatki powinny być większe. Na ten moment w takiej wysokości, jak mam, to w takiej wypłacę. Jeśli pozyskam środki zewnętrzne, czyli jeśli nam Ministerstwo Zdrowia przyzna jakiekolwiek środki dla pracowników pogotowi ratunkowych, natychmiast zostaną przekazane. Niestety na żadną z propozycji dyrekcji związki zawodowe nie przystały, ponieważ staliśmy na jednym stanowisku, że dodatek ma dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym, bez podziału na stanowiska zajmowane w naszej firmie. Pochwalam, popieram, tak, bo są naprawdę super ludzie, pomagają, wszystko robią, pomagają innym, naprawdę. To trzeba im uznanie dla nich, naprawdę uznanie. Ratownicy zapewniają, że nie odpuszczą i będą walczyć o dodatek w wysokości 500 zł netto. Jednocześnie zapewniają, że wszyscy potencjalni pacjenci mogą być spokojni o swoje zdrowie i życie, bo pomoc pogotowia ratunkowego będzie cały czas taka jak dotychczas. Protestujący pokazali dyrekcji czerwoną kartkę za dotychczasowe działania. Zbliżająca się majówka i znoszenie kolejnych obostrzeń nie są powodami do zapominania o epidemii koronawirusa. Specjaliści ostrzegają, że nadal musimy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, bo jeśli pozwolimy sobie na zbyt wiele, liczba zakażeń może znów wzrosnąć. Rządzący chwalą się wypłaszczeniem krzywej zachorowań na COVID-19 i łagodzą kolejne obostrzenia. Od pewnego czasu możemy już spacerować po parkach i lasach. W przyszłym tygodniu otwarte zostaną m.in. galerie handlowe i muzea. Specjaliści podkreślają jednak, że nie ma mowy o końcu epidemii koronawirusa w Polsce i nadal powinniśmy zachowywać specjalne środki ostrożności. Profesor Krzysztof Simon przestrzega, by mimo znoszenia kolejnych obostrzeń, ścisłym rygorom nadal poddawały się przede wszystkim osoby z grupy ryzyka. Osoby starsze z wielochorobowością, specjalnie cukrzycy, otyli, z nadciśnieniem,
przewlekłą chorobę obturacyjną płuc, leczeni w trakcie choroby nowotworowej, powinni otrzymywać ten social distance, ten dystans, unikać kontaktów z osobami zakażonymi albo potencjalnie zakażonymi, czyli praktycznie z tymi, których nie wiemy, czy są zakażeni, bo są bezobjawowi. Absolutnie powinni utrzymywać jednak reżim domowy, jeśli chcą przeżyć, bo codziennie, co dwa dni mamy zgony tutaj pacjentów właśnie dotyczących szpitalu, dotyczących tych grup. Do tej pory w Polsce potwierdzono kilkanaście tysięcy zakażeń koronawirusem. Jednak profesor Simon podkreśla, że w statystykach ujęto tylko osoby, które zostały zakwalifikowane do badań, a nosicieli wirusa w rzeczywistości może być nawet 5 razy tyle. My dokładnie nie wiemy, ile tych osób jest zakażonych. Jeśli Państwo przyjmiecie koncepcję i uzasadnioną, że mniej więcej 1/5 pacjentów jest jawna klinicznie i o nich wiemy, ich testujemy, prawda? A 3-4/5 chodzą gdzieś między nami, ale nie mają testu, no to liczba nie jest 11 czy tam 12 tysięcy, tylko jest 40-50 tysięcy, 60 tysięcy zakażonych, którzy szerzą. Fakt, że osoba bezobjawowa niewielkim stopniu, bo nie kaszle, nie pluje, prawda, nie dusi się, no nie szerzy tego wirusa w takim jak osoba chora, ale niemniej jednak może zakażać inne osoby. Mimo liberalizacji obostrzeń związanych z epidemią, wszyscy nadal musimy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu dużych skupisk ludzkich, a także zakrywaniu ust i nosa. Jeśli noszą dwie osoby tą maskę, to szansa, że przy jakiejś rozmowie bliższej się zakażą, jest prawie znikoma, ale zawsze pozostaje. Znaczy, jeśli jedna nie nosi, druga nie nosi, to gwałtownie to wzrasta, proszę Państwa, i to dotyczy obydwu stron. Planując tegoroczną majówkę, pamiętajmy, że liczy się nie tylko dobra zabawa i ciekawe zagospodarowanie długiego weekendu, ale przede wszystkim zdrowie nasze i naszych bliskich. Nie będzie majówki ani festiwalu kwiatów i roślin w Lubinie. Nie odbędą się również oficjalne obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. To pokłosie epidemii, a co za tym idzie, zakazów wprowadzonych przez rząd. Będzie majówka inna niż wszystkie. Z powodu epidemii trzeba było odwołać w Lubinie sztandarowe imprezy i uroczystości, które odbywały się każdego roku. Wśród nich m.in. festiwal kwiatów i roślin. Następna impreza, która miała się odbyć i również miała być bardzo duża, to Majowa Noc Muzeów. Rekonstruktorzy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski i to jest naprawdę świetna zabawa. Niestety, no, tak samo jak nie możemy zorganizować imprezy dla Lubinian, nie możemy też zaprosić rekonstruktorów. Władze powiatu odwołały również tworzenie żywej flagi i uroczystości związane z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jedynie w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie odbędzie się msza za ojczyznę, tłumaczy Adam Merda, starosta lubiński. Wejść na nią będzie mogła jednak ograniczona liczba osób zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd. To jednak tylko część wydarzeń, które z powodu pandemii zostały odwołane. Muzeum Historyczne w Lubinie również musiało przenieść zaplanowane na maj imprezy. Zniesione od 4 maja przez rząd obostrzenia pozwalają na wznowienie pracy przez muzea, jednakże Muzeum Historyczne w Lubinie nadal nie zna terminów, w których mogłyby się odbywać poszczególne wydarzenia. Nie jesteśmy w stanie niczego obiecać, bo na to składa się wiele czynników, to nie tylko chęci, ale to też terminy. Tutaj wiele rzeczy ma na to wpływ, więc mamy nadzieję, że niektóre z tych imprez odbędą się, ale przede wszystkim czekamy na decyzję rządu, jakie będą kolejne kroki. Do odwołania zamknięty jest również park linowy. Zawieszone zostały również warsztaty, które do tej pory odbywały się w placówkach Muzeum Historycznego w Lubinie. Kwitną oszustwa na koronawirusa. Głogowska policja apeluje i ostrzega przed osobami oferującymi cudowne lekarstwa na koronawirusa oraz amulety mające przed nimi ochronić. Oszuści próbują różnych sztuczek, od amuletów i herbatek mających chronić przed zachorowaniem do cudownych leków, które wyleczą nas z koronawirusa. Pojawiły się też oprócz tych nieuczciwych ofert handlowych przypadki podszywania się pod służby zwalczające epidemię, a instytucje, organizacje. Odnotowano przypadki przesyłania na skrzynki mailowe fałszywych wiadomości o treści, które skłaniają adresatów do logowania się na przykład na fałszywe strony internetowe, co może spowodować ujawnienia danych logowania do bankowości internetowej. Wszystkie informacje, które otrzymujemy drogą mailową lub SMS-ową, są fałszywe. Wystarczy krótka weryfikacja takiej informacji, żeby się przekonać, że tak jest. Nie klikamy na takie informacje, na odnośniki, bo oto spowoduje przekierowanie nas na przykład na stronę założoną specjalnie przez przestępców i ujawnienie naszych danych do logowania, na przykład do konta bankowego. Niestety na celowniku oszustów są głównie osoby starsze, które mimo apeli i ostrzeżeń wciąż dają się oszukać. Bank Żywności powstał w siedzibie Fundacji SOL w Lubinie. To krok w stronę najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta w jednym z najtrudniejszych momentów, czyli podczas epidemii. Pieniądze na zakup artykułów spożywczych fundacja pozyskuje od darczyńców.
mleko, mąka, a nawet słodkie bułeczki. Wszystkie te artykuły osoby potrzebujące mogą znaleźć w Banku Żywności w siedzibie Fundacji SOL w Lubinie. Absolutnie nie mamy jakiegoś limitu, że proszę już nie brać, dwie kasze wystarczy. Przychodzą matki z dziećmi, babcie z dziećmi. Mamy stałych już, że tak powiem, klientów. Za artykuły nie trzeba płacić. Fundacja na ich zakup środki pozyskuje od darczyńców. Ludzie dobrej woli, ludzie o wielkim sercu, na przykład te bułeczki dostajemy co środę z cukierni Ptyś. Przyjeżdżają do nas ludzie, sami robią zakupy, również my, nie przyznam, że my też robimy zakupy. Każdy, kto tylko może. Bank Żywności znajduje się w siedzibie Fundacji SOL przy ulicy Sportowej 35 w Lubinie. Działa 3 dni w tygodniu, we wtorki, środy i piątki, w godzinach od 12 do 14. I na koniec sport, chociaż też nietypowo. Mecz Blobi Volley. Na taki pomysł wpadł zespół Aluron Virtu CMC w Zawiercie, który do wspólnej zabawy zaprosił Kuprum Lubin. W roli graczy wystąpili Bartłomiej Zawalski i Bartosz Gawryszewski. Komputerowe rozgrywki siatkówki plażowej nie mogły oddać emocji prawdziwego meczu, ale spotkanie w małym stopniu ożywiło emocje sportowe, jakie znamy z hali RCS. Wszyscy na pewno jesteśmy już głodni siatkówki. Przerwa wymuszona sytuacją w kraju nieoczekiwana przez nas wszystkich, więc postanowiliśmy odpowiedzieć na zaproszenie kolegów z klubu w Zawierciu i dzielnie wystawiliśmy swoją drużynę do zabawy w Blobi Volley. Po obu stronach komputera zasiedli środkowi Zawiercia i miedziowych lisów. Spotkanie ubarwił swoim komentarzem Marcin Górski z Radia Zawiercie. Minigra komputerowa przysporzyła obu zawodnikom i kibicom obserwującym starcie wielu emocji. Byłam wczoraj w kontakcie z naszymi kibicami i oni również mówili, że te emocje właśnie podkręcane jeszcze wspaniałym komentarzem Marcina z Aluronu rzeczywiście dodawały jeszcze takich dodatkowych emocji temu spotkaniu. Kibice, którzy obserwowali spotkanie przed ekranami swoich komputerów, trzymali kciuki za swojego zawodnika, który nie sprawił im zawodu. Bartłomiej Zawalski jest bowiem zaprawionym w boju graczem komputerowym. Wybór nie był więc przypadkowy. Pozdrawiam wszystkich kibiców i sympatyków naszego klubu. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo za wami tęsknimy, za pełną halą, z emocjami, które wiążą się z siatkówką. Rezultat końcowy komputerowej konfrontacji Bartłomieja Zawalskiego i Bartosza Gawryszewskiego zakończył się wynikiem 3-0 dla Kuprum Lubin. Na teraz to już wszystko w telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.